Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Core Keeper. No i cóż, tak, po ostatnim epizodzie z siostrą i naszych nieudanych zmaganiach z bossami, dziś znowu solo. I ten odcinek chciałbym dedykować takim trochę, jakby to najłatwiej określić, relaksowi. Tak. W którym to będziemy zwiedzać plansze, chodzić, kopać dziury. Pewnych rzeczy, które odkryłem. I chciałem o nich poczytać. A niestety, więc tak. Będą tu delikatne rzeczy, które mogły gra nie wytłumaczyć ani nic, ale no. Tak jest konieczność, więc tak też zrobimy. Ale tak, wszystko na spokojnie, na luzie. I w ogóle przejmować. Oraz, ale powiem szczerze, jest to też taki trochę test nowej konfiguracji delikatnej mikrofonu, bo nie ukrywam, często pojawiają się delikatne problemy, przynajmniej po mojej stronie, jeśli chodzi o, powiedzmy, niepożądane dźwięki na mikrofonie. Oraz w nielicznych przypadkach również, powiedzmy, są problemy z tym, że nie zawsze słychać, co mówię. Właśnie tak, są takie dziwne problemy z wychwytywaniem i nie tylko tym. Po prostu wiecie, rozmaitymi rzeczami, więc tak. Ten odcinek możecie naprawdę potraktować jako taki wielki test czy coś. Raczej dużo tutaj się dziać nie będzie. Też mówię tak z premedytacją, to raczej być właśnie takie spokojne zwiedzanie, tłuczenie wrogów. Ewentualnie może tłumaczenie, co powinienem teraz zrobić właśnie w tej serii. Razem z siostrą, czy też samemu. Czy nie takich różnych spraw. Ale tak, ogólnie mówiąc, szukam teraz dosłownie jednego miejsca. Można powiedzieć, że byłem i widziałem takie dziwne coś. I tak, dziwne coś. Wiem, że to dużo nie mówi, ale no. Powiedzmy, że tak, byliśmy w tej lokacji, chyba gdzieś tutaj widziałem taki wielki jakby bursztyn z czymś w środku. No i właśnie czegoś takiego teraz szukam, bo w tym bursztynie i to coś ponoć jest przydatne, ale właśnie tak, w tym bursztynie coś kryje. I to coś jest bardzo przydatne. Natomiast jeśli chodzi robi to tutaj, akurat mogę powiedzieć, że na szczęście takiego spoilera jeszcze nie posiadam. Tylko, że warto się tym zainteresować i że tak. A. Mam, że. A, mam zapis tego cela, ale na szczęście jest typowo. Zazwyczaj nie trafi, ale jak już trzeba, to coś tam zrobię. Tym celem naszym tak naprawdę dzisiaj. Patrząc na to, że ten odcinek chciałbym, żeby miał jakąkolwiek też wartość inną niż tylko takie pogaduszki, testy i w ogóle, to będzie zdecydowanie odnalezienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, wielu odłamków kryształowych czaszek chyba, jakoś tak to się nazywało. A jeśli to wybaczysz za spoilera, ale tak, w ogóle mam to właśnie są do stworzenia kryształowej czaszki. I to nie byle jakiej czaszki, tak swoją drogą. Sali, która gdzieś jest właśnie zagubiona na tym biomie. Znalezienie jej będzie bardzo istotne dla dalszego. Dobra, tam była jakaś jaskinia, to lepiej ją przejrzeć dokładniej. Bo nigdy nie wiadomo, wiecie, jak to będzie z tym wszystkim. Jak wiem, że nie jestem jeszcze dokopany i tak dalej, i tak dalej. Teraz się dokopiemy, mamy w pełni sprawny kill-off, na wypadek gdyby miał się zepsuć, mam też stację craftingową. I tym podobne. Teraz będzie skrócik taki ładny, więc no, nie ma co się przejmować. W sumie, a co jeszcze tak w sumie przyszło do głowy, to może postaram się trochę, przybliżyć mikrofon. Tak, żeby na pewno nie było, powiedzmy, istotnych problemów właśnie ze słyszalnością teraz. Bo jestem zmuszony mieć go bardziej przytłumionego niż zwykle, więc no. Dobra, mam tu kolejnego takiego wroga, nie żebym tego szukał czy coś, ale no i tak fajnie. I tak, jeśli kogoś zastanawia też czemu tłukę toporem, a nie muszkietem, to odpowiedź jest bardzo dziecinnie prosta. I tak celowo tak przerywanie to mówiłem. A po prostu stwierdziłem, że muszę też podszkolić się w walce wręcz, bo tak. Nie zawsze ten muszkiet jest dobrym wyborem w ogóle, więc no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. A póki co, cek. No to jednak chyba nie skrywa tego, czego szukam. No niestety.
będziemy musieli gdzie indziej za tym poleść. Ale tak. A, mimo wszystko jest raczej w miarę dobrze. Zaraz bijanie tego dostaje się chyba metale? Tak, dużo metali. Tak, można wszystko tutaj rozbijać i tak dalej, chociaż nadal nie jest aż takie potrzebne. I tak, teraz jeszcze mam takiego fajnego perka, który zwiększa obrażenia kilka procent po tym, jak trafimy wroga. Więc no, niech będzie, nie żeby mi na tym szczególnie teraz zależało, ale tak jest, więc zawsze jakieś te 4% więcej gdy bił jakimś groźnym bossem czy coś. 4% z muszkieta i tak raczej nic nie zmieni. Patrząc na to, jak szybko się ginie, tak czy jak, więc dobra. Piękne skarby, ale no, jak się okazuje, grota ta nie skrywa tego, czego szukamy. Więc trzeba zamiast tego wrócić po prostu do tych główniejszych tuneli i w nich zacząć szukać. Mógłbym tutaj niby przekopywać czy coś, ale nie. Nie. A rzecz, której szukamy, zdecydowanie będzie gdzieś daleko z tego, co mnie poinformowano, więc tak trzeba będzie szukać. I tu akurat powiem szczerze, nawet nie pamiętam, kto to powiedział. Wiem, że to było na realnym jakimś takim źródle. Na pewno to nie był żaden z twórców, tylko jakiś, czy też taki ktoś, kto grał i przechodził przez podobne problemy. Ale niestety nie pamiętam, kto to i... Dziwne coś, co tutaj ostatnio była to taka skałka, której nie mogłem przebić, teraz zmieniła wygląd. Ale wiecie co, to w sumie dobrze. To w sumie dobrze. Nawet bardzo. Pozwala nam to wyznaczyć maksymalny obszar, na którym może być to coś, czego szukamy. Tylko to potwierdzone, że jest w tym biomie. I przed taką barierą. No tak, o tej barierze też trochę słyszałem i jeśli chcemy za nim przejść, to trzeba będzie się uporać z królową roju, niestety. Nie jestem z tego powodu zadowolony, bo widzieliście, jakie były z nim problemy, no ale trzeba to trzeba. Może tylko, że no, przygotować się do starcia z nim to już jest większy problem. A tak po prawdzie to niewiele możemy zrobić, żeby to w ogóle osiągnąć. Mamy teoretycznie najlepszy sprzęt dostępny. No okej, może siostra mogłaby mieć jakiś lepszy mieczek czy coś. Nie jestem pewien, żeby nie było, więc proszę mi tutaj wyprowadzić z błędu, jeśli właśnie źle mówię. Ale tak, poza tym to chyba naprawdę mamy już najlepsze, co można mieć, więc ciężko pomyśleć o czymś znacznie skuteczniejszym. Bo to strasznie przegrywamy. To, co pozostało, to właśnie znaleźć to, czego tutaj szukam, czyli... A zresztą, co ja to będę mówił, jak zobaczymy, to zobaczymy. I żeby nie było, te kryształowe czaszki też są z tym powiązane, więc tak... Po prostu... Trzeba szukać. Jedno i drugie być bardzo potrzebne. W szczególności dla mnie, z tego co mi wiadomo. Żeby nie było dla siostry też istotne i tak dalej, ale... Więcej tam jest jednak dobra dla kogoś, kto chce korzystać porządniej z broni dystansowej. Jak wiadomo, siostra chciała, ale ostatecznie przekonamy, żeby nie robiła tego, więc tak, broń dystansowa to jest bardziej moja domena. Chociaż nie to, żebym jej zabranił, chcę to może brać sobie też trochę, ale okej. Grotę. Ale groty to nawet nie ma, chcę, nie chcę, musimy tutaj leść. W tych grotach może skrywać się to, czego szukam. I pewnie nawet jeśli się skrywa, to będę musiał długo tego szukać, albo to by pomijał jakoś głupio. Ale tak, szybko to. Tak, tak. Szaman. Dobra, 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 spokojnie. Spokojnie. Tak, damy radę, damy radę. Okej, nie damy rady. Nie damy rady, padniemy zaraz, padniemy. Jestem tego prawie pewien. Za dużo ich. Za dużo tych wrogów. Jeszcze kebabem biję z siekierą, no bez przesady. O, poziomek. Tutaj w to. Mógłbym iść dalej w takie rzeczy, ale nie. Tutaj musimy porówno to rozwijać. Mamy wielkie złoża miedzi.
tym też nie, nie, nie musimy się przejmować. Dobra. O tak, do wiertła to brakuje jeszcze za dużo, żeby się tym naprawdę rzetelnie móc przejmować i sensownie. Zamiast się przejmować właśnie takimi wielkimi kamieniami czy coś, to lepiej właśnie połazić, poszukać czegoś, co jest to cenniejsze na ten moment. Teraz. Nie, żeby to było łatwe. Dwadzieścia razy, zanim trafimy. Ale tak, wcześniej czy później będziemy musieli to odkryć, więc... Może nie jest aż tak fatalnie, jakbym to myślał. Dobra. No. Konany. Chyba tylko, że nie dropią fragmentów tych czaszek. I... Okej. Okay. Tam to i wydropił. I w sumie czy to... Tak, Crystal Skull Fragment. Dobra, czyli to jednak jest nazywane już czaszką. Nawet nie pamiętałem, ale tak, teraz przynajmniej mam pewność, że nie spoiluję, mówiąc o tym, że to jest czaszka. Ale tak... Zastosowanie będzie dla niej i to wielkie i cenne. O ile mnie nie okupało to, co tam wiedziałem, słyszałem i tak dalej, to warto mieć te czaszki. Oj, warto iść nawet bardzo. Okej, dobra. No to grota przeskanowana mniej więcej. I mogę powiedzieć pełną premedytacją. Nic tu nie ma. Jest. To, czego szukamy, musi być gdzie indziej. Ja byłbym też taki w 100% pewien, bo możliwe, że to jest mniejsze niż sobie to wyobrażam. I w rzeczywistości to jest, powiedzmy, za ścianką schowane. Ale dobra. Tak, chciałem jeszcze sprawdzić tylko, czy to jest biom odpowiedni. Nie, tak, jesteśmy w Forgotten Ruins, więc to jest ten biom, w którym mamy tylko szukać w zapomnianych ruinach i... A póki co jedyne, co tutaj widzę, to mnóstwo żelaza i w sumie nic więcej. Naprawdę tu ma być, to wydaje mi się, że będzie czekała nas tutaj długa przyprawa. Ale dobra, co ja tu będę może więcej tak stękał, narzekał i tak dalej? Nie ma sensu. Zamiast tego może powiem o dobrych stronach tego wszystkiego. A konkretnie o tym, że w sumie... Zauważyłem, że ostatnio chyba ułatwili nawet trochę rybołówstwo. Tak, nie wiem, czy była jakaś jeszcze właśnie mikroaktualizacja. To jest kiedy ostatnio był odcinek, ale... Tak mi się wydaje, że naprawdę trochę to ułatwili. Jakoś tak... Łatwiej mi wyłowić ryby takie bardziej nietypowe, żeby nie mówić dokładniej. Ale tak... Coś innego niż właśnie Cave Guppy udaje mi się wyłowić, to bardzo prosto. Więcej jest ryb niż wodorostów. Same po prostu korzyści, plusy i pozytywy. Prawda, na ile to jest moje złudzenie, ale... Tak, w moim... Pani na obecny moment właśnie ułatwili to znacznie. Żeby nie było, to jest na plus, nie żebym narzekał. Wcześniej to było trochę uciążliwe. Nadal mogłoby być w niektórych momentach trochę prościej. Może? W szczególności próbując właśnie łapać takie bardziej zaawansowane ryby. Ale no, nawet jeśli tego już nie ułatwiam bardziej, to ja jestem zadowolony z tego, jak to zostało zmienione. Jedyne, nad czym ubolewam, to że zamienili chyba... Jakby to najłatwiej określić, tempo... Znaczy miejsce, w którym ryba zaczyna, kiedy się wyciąga z unikaniem. Wiecie, no ma to sens, wiecie, zawsze ta pierwsza taka zdolność związana z danym drzewkiem jest najbardziej bezpośrednio powiązana z tym, co to drzewko robi, tak zauważyłem. Nie zawsze oczywiście, bo idealnym przykładem, że nie zawsze jest chociażby... gdzie to było? To? Nie, jednak nie to. A nie, dobra, jednak wszystko jest dobrze powiązane z tym, więc... Dobra, nie było tematu. Ale tak, właśnie... Ja mówię, że każdy jest powiązany oprócz jednego, ale mniejsza. Jak już sam się poprawiłem wcześniej, to wszystkie są w idealny sposób. To mamy mało tych mostów. Ale mogę w sumie póki co rozstawiać je tutaj. Zobaczymy właśnie, prowadzi gdzieś dalej. Barierę bym właśnie chciał pochodzić.
prostu, wiecie, ta bariera wydaje mi się być dziwna. Też jak mówiłem, no niestety, czy na szczęście, zależy jak na to spojrzeć, wiem, o co z tym chodzi. Wiem, że to jest związane bezpośrednio z tą królową roju. I pozostałymi bossami, których już pokonaliśmy, więc no. Po prostu zwiedzać, żeby kończy ta bariera i ewentualnie... Trzymać, jeśli chodzi o kwestię, znaleźć coś, co można pomóc. Jednocześnie znaleźć użycie dla... Gminy zaczną zmieniać się w coś innego, to wiemy, że jesteśmy na złej trasie. A jeśli się nie będą zmieniać, to jest jeszcze gorzej niż myślałem. Myślę, jest jedno miejsce, które posiada to coś, czego szukam, a ruiny będą się ciągnąć po prostu przez strasznie długi obszar, to... No to jest spora szansa, że nigdy tego nie znajdę. A jeśli tego nie znajdę, to ciężko mi będzie ogarnąć to wszystko tak jakby chciał. A to oznacza dłuższą przerwę od odcinków z Corekeeper i tak dalej, i tak dalej. Próbowałbym tego uniknąć. Miar możliwości. Ej, nie jest aż tak źle może. Zawroty? Oczywiście to było tylko chwilowe. Przepraszam, co? Ale dobra. Obiecałem, że będziemy tutaj wzdłuż tego iść, to będzie takie naprawdę bardziej właśnie takie eksploracyjne i pomysłowe niż... Teraz mi się mosty skończą. A chyba drewna głupek ze sobą nie wziąłem. Ale tak jakoś sobie poradzimy i... Nawet wyszło. I tak, kolejna jakaś otwarta przestrzeń. Dalej, skały. Przejście. Zaczyna mnie się naprawdę wydawać, że tak. Ten skalisty biom będzie po prostu ciągnął się w nieskończoność. A to oznacza tylko tyle, że niestety, jak już mówiłem, będzie cholernie trudno lokalizować jedną, jedyną rzecz, której potrzebuję do szczęścia. Teraz dosłownie... Aha. A, to pewnie stworzy taki dosłownie pierścień. Owy, można powiedzieć, tunelu rybaka. Co jest? Wysokości, raczej długości. Naprawdę dobrym wynikiem z perspektywy kogoś, kto łazi po prostu. Fatalnym z perspektywy tego, że szukam jednej, jedynej głupiej rzeczy. Jak daleko od oryginalnego miejsca? Ciężko będzie. Dobra, skoro to już tak też wyszło, to nawet... Nawet nie ma sensu za czym iść. Nie doprowadzi nas to do nikąd, więc... Tutaj i szukamy po prostu... Nawet nie musiałem długo czekać, no proszę, ile ich tutaj mamy. Chyba rzecz potwierdza się moja jedna taka... Może nie tyle co teoria, co... która mi się wydawała początkowo. Naprawdę rozwalałem ściany sobie po prostu we własnym zakresie. Chciałbym, żeby się dostać do nas, czy tak po prostu? Tutaj tak, jemy kebaba paprykowo-paprykowego. Ale i tak skorzystam
Zawsze łatwiej będzie się dokopać z powrotem do rdzenia i w ogóle. A jeśli będziemy właśnie to mieć przy sobie tam. Co? Łatwiej będzie się dokopać, jak właśnie będziemy korzystać z tych takich naturalnych przejść, żeby minimalizować użycie kilofa. Nie żeby to teraz było wielkim problemem, bo jak mówiłem, mam ze sobą stację do naprawy. Wolałbym po prostu uniknąć tej dużej. Tomek, z używania wszystkich mostów. Tak, wiem, że mógłbym je zabierać, ale potem bym po prostu się nie połapał, gdzie co było. Chyba nie przejdę. Normalnie mi mostów zabraknie. No tak, to jest tylko jedno rozwiązanie szybkie tego problemu. Sobie zginąć. Wrócić z mostami. Jest to jakieś naprawdę niebezpieczne, patrząc na to, że w sumie stawiać tutaj grup po sobie. Tak, innego nie widzę, więc teraz szybko, tak, i teraz gdzie to jest? Gameplay settings, tak, tak. No i zaraz tam powrócimy, tylko na szykuje nowe mosty, no widzimy się po prostu za chwilę. No dobra, otworzę trochę mostów i jak widzicie jesteśmy, można powiedzieć, w miejscu, które powoli będzie prowadziło tam, gdzie ostatnio padliśmy. Też bardziej prawidłowym określeniem byłoby to, że idziemy dopiero na obszar robaka, bo patrzcie, no. Pierścień robaka dopiero przed nami. Jak już po prostu tam dojdziemy, powinniśmy już ogarnąć. I tak, może się uda znaleźć tą jedną rzecz. Też wydaje mi się, patrząc na to, jak rozległe są te biomy, że może jednak się myliłem i to nie będzie jedna jedyna rzecz. Tylko więcej. Bardzo bym tego chciał, chociaż znając. Różnie może wyjść. Ale dobra. Konany tunel robaka przed nami. W którym robaka oczywiście już nie ma, bo dla tych, którzy mogą mnie ogarniać, bo zauważam, że często się zdarzy tak, że niektóre odcinki mniejsze mają więcej wyświetleń niż te pierwsze, niż poprzednie. Ostatnio właśnie wygraliśmy z tym robaczkiem. Królowa nas pokonała. O czym też ciągle wspominam, więc no. Mam nadzieję, że po prostu wszyscy, którzy oglądają ten odcinek, są tego świadomi i widzieli, jak bardzo nie potrafimy z siostrą. Ale tak, mniejsze. Dalej. Lada moment powinniśmy być na miejscu. I super, i w ogóle tylko gorzej, że no. Nadal nie ma tego czegoś, czego szukamy. Powiem wam szczerze, bez tego ciężko będzie naprawdę pokonywać królową. Nie mówię z perspektywy tylko tak po prostu ciężko, co... No widzieliście, jak jest po prostu podczas walki z nią. To, co tam jest oferowane, już tak nazwę w tym miejscu, którego szukam, tak mogłoby porządnie ułatwić życie, żeby po prostu wow. No oczywiście, o ile to znajdziemy. Tutaj, kolejny skrót, tutaj jakoś, tak. Raz. Dwa. Dobra. I tak. Jedny fragment tej kryształowej czaszki, super. Tylko sama czaszka mi po nic. A niestety wygląda na to, że mimo tego, że właśnie czaszkę będę miał, to nie będę posiadał tego czegoś innego. Nie będę miał do tego dostępu, nie znajdę tego ani nic. Po prostu. No po prostu nie. Skalne biomy, jak się okazuje, są olbrzymie. Muszę poprosić chyba siostrę o to, żeby coś pomogła mi porządnie kopać, szukać. To w sumie. Tak, to jest naprawdę najgorsze będzie to, że właśnie w sumie to nawet nie wiem, jak to wygląda.
Ponoć mam to poznać, jak to zobaczę. Ale tak... Ile naprawdę to nie jest jakieś mocno charakterystyczne, tak jak mówię, możliwe, że bardzo często już to pomijaliśmy. I dobra. A daleko jeszcze do tego miejsca w ogóle? Nie, już patrzę, prawie jestem już na miejscu swojego zgonu. Według przynajmniej. Bo według tej, jak to się nazywa. Według mapy to jeszcze trochę pewnie jest. A Kilof się powoli też psuje. Nie, może powinniśmy też kopać trochę w bok, żeby być bardziej na równi. O! A to zamykamy się w skinie. A gdzieś to ma być tylko taka skinka nic nieznacząca, to zawsze lepiej. Mieć do niej dostęp niż nie mieć, na wypadek gdyby kiedyś, nie wiem, jakaś pogoń była za nami. Wygląda z tej perspektywy? Okej, okay, trochę tego jeszcze będzie. Ale wydaje mi się, że tym razem już prawdziwie, nie aż tak strasznie dużo. O, tam coś jest swoją drogą. Zaraz tam poleziemy. Ale najpierw... Oj, tak, jesteśmy tu. Odzyskamy... ...łoki, które sam sobie w sumie zrobiłem. Ja mam... Czy nie mam na coś miejsca? A, dobra. Bo to było jego miejsce, coś tam jeszcze innego takiego miało być. Wyrzucimy po prostu to. Coś jeszcze? Nagrobek, okej, okay. nagrobek i inne tego rzeczy, dobra. Nie chciałem wyrzucać piaskowych ścian. A, to też tu miało być, oczywiście. Dobra, chyba wszystko wzięte, więc tak, można teraz na spokojnie. O, tam. Wydaje mi się, że zrobiłem kolejne takie typowe po prostu ruiny, których jest pełno na tych terenach, ale no, wiecie, zawsze warto sprawdzić, kto wie. Oż doprowadzą w jakieś... To zły, niestety. Dobra, dobra, spokojnie, bo jeszcze tutaj padnę. A teraz nie mam już, a teraz co najgorsze, nie mam regeneracyjnych A jestem idiotą, który zapomniał sobie je dokrafcić, więc no. Polegać teraz tylko i wyłącznie na... No, na regeneracji zapewnianej przez... Garek. To jest niestety, powiedzmy, że no, ryzykowne. No, nie. Ale okej, może to i lepiej. Nowy poziom w gotowanie. Co to zmieni? Gdybym mógł jeszcze więcej zrobić. Tak, niby nawet fajne, ale czy na pewno może warto byłoby też o tym pomyśleć. Raz zwiększymy trochę siłę tych welfare buffów. 20%, czyli 6, 21. Dobra, to 1% dosłownie skoczyło i przy okazji tak. Tutaj mam tego tyle. O, i teraz tak, jagódki. Nie ma. Tutaj możemy jeszcze dobrać trochę kebabów. Dobra, jestem idiotą. Ja tutaj myślę o tym, żeby brać. Biorąc właśnie budynie. Oczywiście, który też narobi ile się da. Ale tak, budynie też weźmiemy. To tutaj, to też tutaj nawet nie ma znaczenia. Chwilę tu wepcham motykę. Tak, dobra. Dobra. Tam razem, dobra, już widzę. Więc...
tak wyposażeni raczej możemy iść, chociaż jeszcze... Naprawdę ciekawe. Ten gość się nam tu w końcu wprowadził. Dobra. Czyli już wiadomo też, kto jest NPC-em za pokonanie robaka. Dobra, dobra. Ten, widzimy się w sumie za chwilę, jak już tam dobiegnę, żeby nie marnować wam więcej czasu. No, dobra, jestem z powrotem. Okej. Pozwólcie, że się szybko poprawię właśnie też jeszcze na krześle. Raz, dwa, tak. Pa. Tam, pokonany i kawałki jeszcze, chwila. A my nie mamy dziesiątki już w domu? Znowu mamy do czynienia z tym olbrzymym. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Nawet to olbrzymy. Ja jestem groźny, jeśli się... Tam gdzie też to było i no. Ja po zakopaniem nie wiem, co więcej będzie dzisiaj się tu jeszcze działo. Jak mówię, miałem ambitne plany, ale... Gra mi je zrujnowała, pokazując, że biom skalny jest olbrzymi. Biom skalny to jest jedyne miejsce, gdzie mogę te plany zrealizować. Chociaż... Może gra się rekompensuje trochę za te swoje błędy, dając mi coraz więcej jaskiń. No tak, ja jestem znowu. Największy problem w tym, jak już mówiłem, że nawet nie mam pewności, czy to na pewno w jaskiniach jest, czy to nie jest... ...pojiku czy coś. No dosłownie nic. Nul, zero informacji, więc... Tak, no, to... Cieszę się. Ale dobra, nie przejmujmy się teraz takimi głupotami. Popłynę w jakąś losową stronę, z nadzieją na to, że coś znajdziemy. A jeśli nie, to niestety, no, będzie naprawdę nieprzyjemnie się robiło. A ja nie lubię, jak się robi nieprzyjemnie. Zresztą chyba nikt takich rzeczy nie lubi, więc no. Dobra, mniejsza. Bo już zacząłem pleść głupoty, pewnie kwestia godziny. A jeszcze może weźmiemy też to żelazo, czemu by nie? Tak, wiem, że już tego pomijam, no ale nie czuję potrzeby. Naprawdę, nie czuję potrzeby, żeby to zbierać, jak na razie. Pasy w bazie i tak są wystarczająco duże, jak na mój gust, więc no. I tak, a co my tu mamy? Poza tym, że... Najgorsze jest to, że w sumie nic. Nadal nic nie widać, więc... Chociaż chwila, tam świeci, widzę, że świeci. Jak świeci, to trzeba tam iść. Dosłownie jedno, co mi zostało. Iść za każdą jaskinką. A to, że nagle pokaże się w niej coś więcej. No, nadal nic. W przypadku chyba jedno, co pozostało tak całkowicie. Przed zakończeniem odcinka, to dokopanie się z powrotem do rdzenia, w jakąś tam nową, pokrętną trasą. Biorąc na to, że podczas kopania znajdziemy właśnie coś. Wiem, że pewnie już większość z was wyłączyła ten odcinek, ale jeśli ktoś jeszcze wytrwał, to dziękuję wam bardzo właśnie za to, że jesteście tacy wytrwali, nawet podczas gadania moich głupot chcę wam się tego słuchać i tak dalej. Bardzo dla mnie znaczy, chociaż wiem, że nawet jeśli jesteście, to jest was bardzo niewielu. Ale dobra, mniejsza o to. Mamy kolejne jakieś zagubione tory, czy coś. Warto byłoby to mi się przyjrzeć od razu. Ale nie jestem przekonany, czy chcę nadal biegać po tych jaskiniach. No, jednoż nie chcę, jednoż mam takie nie, dosyć. Kiedy indziej.
Może jednak trzymajmy się mojego oryginalnego zamysłu. Idziemy przed siebie, szukamy i jak znajdziemy, to znajdziemy, jak nie, to nie. Tunelu robaka, a no w miarę daleko. Coś mnie rozproszy. W sumie może takie samo nudne kopanie teraz już pominę wam. Lepiej chociaż. Okej. Chciałem pomijać, a tutaj nagle proszę jakieś złoża tych gemstone'ów. Nie wiem, co o tym myśleć do końca, ale definitywnie takie złoża to nie raczej naturalnie nie występowały, więc no. Będzie tutaj coś więcej nagle. Nie, to jest po prostu mój fart. I nie, jednak nic nie ma. Jednak to jest tylko taki, nie wiem jak to nazwać, przedsionek. Kał, czy coś, nie wiem. Dobra, ale mniejsza. Skoro niczego nie ma, to idzie mi się za chwilę. Jak coś po prostu wymyślę i ogarnę. A, dobra. Niestety. Pazłem na żaden pomysł też nie wpadł. Co kwestia. Okej. Dobra. Nie miałem jednak 10, ale dobra, zobaczymy co to da i... Dobyto czaszkę... skorumpowanego szamana. Proszę, mam takie coś. Sali tronowej. No i właśnie na tym można powiedzieć, że kończy się nasza przygoda dzisiejsza. Mam piękną czaszkę, która jest powiązana z salą tronową, którą właśnie też mogę teraz zdradzić. Poszukuję. Niestety, jak widzieliście, nie znalazłem, więc tak, następny odcinek będzie, jak już zostanie odnaleziona przeze mnie, bądź przez siostrę, bądź naszą dwójkę. A póki co na tym zakończymy epizoda, który też są drogą jest trochę krótszy, co na pewno będzie dobrym wyborem. I tak, pomiędzy tym a następnym, jak mówiłem, się naogarnię trochę, ewentualnie natworzy nawet takich pięknych rzeczy, żeby jak się chce wracać do bazy, było to szybsze. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej.